Procedura programowania jest bardzo prosta i należy ją wykonać za pomocą przycisku znajdującego się na fotokomórce. Przytrzymujemy go do pierwszego sygnału, puszczamy, zakładamy od razu obudowę, żeby fotokomórka kalibrowała się z naszą stałą przeszkodą, czyli z murem. 5. Moi drodzy, 5 metrów, 10 cm. W takiej odległości w tym momencie fotokomórka znajduje się od naszego muru. Jak widzicie, fotokomórka celuje prosto w krzaki. I teraz ustawimy odległość, w jakiej ma wykrywać przeszkody. Warto posłużyć się miarką. Polecam miarkę od Proximy przy złożeniu zamówienia. Koniecznie poproście o miarkę i na pewno ją otrzymacie. Nasze krzaczki znajdują się w odległości około 3 metrów od fotokomórki. Zatem ustawimy, by fotokomórka wykrywała przeszkody w odległości 3 metrów. Przytrzymujemy przycisk. Puszczamy i podajemy szybko wielokrotność pół metra, czyli pół metra, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Fotokomórka sygnałami potwierdza odległość 3 metrów, były 3 sygnały. Długi sygnał 0, długi sygnał 0. Sprawdźmy, czy fotokomórka wykrywa obiekty, czyli mnie. Jak słyszycie, fotokomórka doskonale reaguje.